Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek Speedrun 4.0, gdzie gram na 10 minut i komentuję ruchy. Ranking 2034, zaczynałem z 500. Indonezja, przeciwnik, zaczął ruchem E4. No to co, trochę sycylijskiej chyba, więcej sobie pogramy. Skoczek F3. Ostatnio spodobał mi się ten ruch skoczek F6, to jest dosyć ciekawy wariant. Przyznam się szczerze, nie pamiętam tutaj dokładnie, jak to należy grać, ale tam pierwsze posunięcie, jakieś tam zależności są mi znane. Tu oczywiście zawsze w sycylijskiej wybijamy na D4, 100% w zasadzie. No tam jest taki wariant, że praktycznie się nie wybija, ale to jest tak, można powiedzieć, 99,9%. A generalnie to się wybija, więc tego się trzymajmy. Skoczek C6, stępem zaatakowałem hetmana. No i skoczek teraz właśnie. Teraz się pojawia problem, chciałoby się powiedzieć. Aczkolwiek podoba mi się ruch skoczek E7, tak sobie zagram. Czuję, dobrze, że tu nie ma skoczka na D6, ale bym dostał mata. Skoczkiem chcę się przerzucić na G6 i atakować pionka. W ten sposób chcę sobie zagrać. Podoba mi się ten plan, bo skoczek na B6 czy skoczek na C7 według mnie stałby słabo. Żadnych perspektyw z C7, a tutaj się pojawia fajna opcja. No tym skoczkiem sobie potańczyłem. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery ruchy na 8 pierwszych posunięć, to dużo. Ale już ustabilizowana gra. I teraz tak naprawdę, jak mają białe bronić tego pionka? Niech mi ktoś powie. Bo nie wiem. Tylko hetman E2 wchodzi w grę. A ja wtedy sobie przykąszę tutaj przeciwnika i spróbuję goniec B4 z atakiem na skoczka. Może hetman A5 nawet. O, hetman A5 mi się podoba. Bo będę mógł tego sobie pionka zdobyć. Ej, Krzysztof. Ty zdobywasz pionka za friko właśnie. Z gościem prawie 200. No tak trochę zawyżam. 2,71 na czeskomie. Ale to jest... czyste zdobycie pionka. No dobra, zastanówmy się, czy ten ruch nie jest lepszy na początek, czy hetman, bo skoczek nie zagra tutaj goniec, tutaj... Nie, no dobra, hetman A5. Jedyne, co mogą białe zrobić, znaczy po tym ruchu goniec D2, to ja też mogę zagrać sobie gońcem na B4. Absolutnie, absolutnie tak. Ale pojawia mi się opcja już bicia. Jeżeli on zagra tu, to ja mam możliwość dania szacha i wtedy zagrania tu. I wszystko się pięknie zgadza. Aha, on mi da szacha tutaj. To się nie zgadza. Dobra, ale bicie tu, jeżeli bicie tu, to hetmanem. Jest ok, nawet zderuszuję sobie króla za cenę pionka. Przy pionkach niewysuniętych wysoko, więc to mi się na pewno kalkuluje. Bije. Jeżeli zagra tutaj, to zbijam tu, on odbija i ja nawet mogę sobie wrócić hetmanem. I zostanę z czystym pionkiem więcej. Dokładnie. Tutaj zbijam z szachem. Ale chwilunia. Tu jeszcze się pojawia... A nie, nie mogę tak. Bo jeżeli on zbije, ja zagram tak i on mi trzaśnie szacha, to jeszcze hetman tutaj broni. Więc kulturalnie tym hetmanem sobie wrócę. Nawet jak on będzie grał coś takiego, mam D6, mam E5, więc skoczek mi tu nie wejdzie, a za chwilę go odpędzę ruchem A6. Czysty pion więcej. Według mnie jest bardzo ok. Niech mi ktoś powie, że nie jest. No on robi wyprowadzanie figur. Ok. Przepędzimy tego skoczka. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa mi się bardzo podoba, że chyba nawet zagram tak i wezmę gońca. Niebezpiecznego zresztą. Tylko pytanie, czy... Pytanie, czy ja to chcę zrobić. A może nawet zagram hetmanem sobie tak. Spróbuję wymienić. Hetman G3, goniec będzie groził tym posunięciem. Zawsze mam H6 albo stępem goniec E7, a jeżeli H4, to wtedy H6. I też mam roszadę w zanadrzu. Działa dobrze. Hetman F6. Wymiana tutaj na F6 jest bardzo dobra czarnymi. Mimo, że zdwoję sobie pionki, dlatego, że mam pionka więcej, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, że pionek też będzie fajnie tutaj bronił centrum, no ale to już jest takie może trochę drugorzędne. Chcę wymienić hetmany. Hetman na E3, dziwne posunięcie. A jak zagram tu, to te hetmany wymienię, tak czy siak. No bo czy skoczek się zasłoni, czy goniec, zagram F5. Inaczej, jak skoczek się zasłoni i zagram F5 i on zagra gońcem, to ja też mogę zagrać gońcem na B4. Ekstra. Pozwolił na wymianę hetmanów. Cudownie wręcz.
Jest cudownie, subtelnie goniec e7, z uwagi na to, że chcę zrobić roszadę. Jeszcze d6 w zasadzie, chociaż d6 mogłem zagrać od razu. A okej, on tutaj coś próbuje. Dobra, d6 zagram teraz od razu. Ten ruch jest bardzo potrzebny, żeby tutaj jednak trzymać te pola, głównie c5. Pionek więcej, tu na spokojnie, tu goniec d7. Znaczy ja tak, chcę zrobić i tak roszadę i ją wykonuję szybko. On ma możliwość zagrania skoczkiem na d5, dopiero teraz... Nie, nie może, przecież skoczek broni. Bo jeżeli zagra tak, ja trzasnę, on bije, ja skoczkiem tu. I tu atakuję, więc dobrze, to się zgadza. Wieża d1, dobre. A może goniec d7, tak po prostu. Uruchomię sobie wieżę. Może wieża e8 za chwilę. Ja tu się naprawdę nie muszę śpieszyć. W sycylijskiej jest też tak, że nie musimy się tak mocno wychylać, a tym bardziej jak ma pionka więcej. Więc tutaj absolutnie zachowujemy spokój. Spokój, nie wychylamy się mocno, nie musimy tego robić generalnie. Nadarzy się dobra okazja do dobrego posunięcia, to wykorzystamy. Wieża c8. Zobaczcie, robię przyczajkę na pionka c4. Za chwilę skoczek na e5 grozi. I tu będę atakował i tutaj. A jeżeli oczywiście on obroni, no to sobie sprzątnę gońca, wymienię jakąś już figurę i wstawię gońca na c6. W ogóle będzie cudownie. Potem zaplanuję coś z tym gońcem. To nie jest też takie jakieś mocno ważne. Zobaczcie, b3, czyli on to widział. Gość coś tam widzi. Wieża e8. Ten ruch też jest przydatny w obronie sycylijskiej. Zawsze troszkę pomaga to w takich zagraniach jak skoczek d5. Nie mówię, że teraz, ale dzieje się to czasami. To jest taki typowy motyw. Więc tutaj się dobrze trzymamy. Skoczek atakuje pionka. Słusznie zresztą. Chyba F5. F5 mi się podoba. Przegonię tego skoczka. On mi się tutaj, ten skoczek... No nie, no skoczek za dobrze atakuje. F5. Wygląda dziwnie, ale zaraz chwilę sobie może wstawię tutaj skoczka. Zależy, gdzie on odejdzie, bo jak odejdzie tutaj, to może G6, E5. Bo jeżeli odejdzie tu, to jak E5, to tu mi wejdzie. No wiadomo, że trzeba jeszcze troszeczkę tutaj pograć, pogimnastykować się. Co? A! Wiem, o co mu chodziło. On odejdzie gońcem, tu albo tu. I atakuje mi gońca jednego i drugiego, ale nie dostrzegł takiej rzeczy. Zresztą ja też teraz to dopiero dostrzegłem, że jest goniec C7. Chodzi o to, że jak on zbije, to ja biję i bronię tu. A jak on mi zbije gońca na D7 wieżą, no to ja mu biję na B6 i figura więcej. Więc taktycznie trochę zagrał gorzej. Zwykle, przyznaję się, nie widziałem tego, bez bicia się przyznaję, ale zwykle to się zgadza, jak grasz prawidłowo. Więc klocki dobrze są ułożone z reguły, jak grasz dosyć poprawnie, więc... No tak, nie mówię, że to jest szczęście, bo nie jest. Generalnie chodzi mi o to, że jak grasz w szachy, poprawne ruchy, no to rzadko kiedy ta układanka jest zepsuta i te elementy się nie zgadzają. Tutaj się generalnie zgadza. No cóż, goniec może odejść sobie, tak? No to ja wtedy wieża D8 i odchodzę gońcem. Figura więcej. Gość nie ogarnął. Taktyka, no właśnie, taktyka na tym poziomie właśnie wygląda między innymi w ten sposób. Goniec A7? Ja mogę zbić tu. To zbiję. Nie wiem, dlaczego tam zagrał. No wiadomo, że tu zbił. Okej. Okay. Stać mnie, żeby wrócić skoczkiem. I wrócę, bo skoczek tu stoi dobrze. Też tutaj nie mogę zagrać, bo pionek tu wisi, no ale figura więcej, to jest bardzo dużo. Mogę też tak nawet zagrać, przesłonić pionka, a potem wstawić wieżę na D8. I próbować wymieniać kolejną figurę. No tak, to się tutaj zgadza. Skoczek E5. Nawet, dobra, tego nie dostrzegłem, ale faktycznie oddaję jakość. Jakość to też dużo. Tego nie widziałem, przyznaję się bez bicia. I gram królem, żeby już trzymać wieżę i trzymać pionka. Wstawię za chwilę wieżę tutaj i będę tam cisnął. Okej, okay, faktycznie to u niego zadziałało, ale zaraz, no to tutaj mocno bronimy. Mocno bronimy. Ja wierzę D8. Tu już formalność. Nawet jakiś taki ruch może być dobry. Tutaj to gramy tak. Oczywiście jak król E2 to wieża na D7. Szybki wjazd.
Trzyma się to dobrze. Bardzo dobrze się to trzyma. Wszystko działa jak należy. No tak, szachy to piękna gra. Trochę można ją porównać do życia. W sumie bardzo można porównać. Wygrywa ten, kto dobrze przemyśli sobie w długiej perspektywie swoje tutaj czyny. No i też tak się zdarzy w tej partii zapewne. Dobra, zaczynam za bardzo filozofować. Lubię sobie czasem tak pogadać, słuchajcie. Ale, słuchaj, no ale to już moje prawo na tym kanale. Mogę gadać sobie co chcę, co znaczy pewnie nie wszystko, bo YouTube mnie zablokuje. Oj, działoby się. Wymiana wieży jest bardzo prostym rozwiązaniem. Redukcja, czyli wyrywamy chwasty, tępimy robactwo i próbujemy atakować tutaj na f4. Jeżeli król zagra na e3, to wieża d1, atakujemy gońca, goniec c2 zapewne, albo d3, bez znaczenia, bo gram i tak wieżą tutaj i sprzątam kolejnego pionka. Łatwo i przyjemnie w ten sposób nawet mogę zbić gońca w sumie dla treningu. Mogę. Słuchajcie, zbiję. Nie muszę tego robić. Absolutnie nie muszę. Mogę zagrać tu i wygrać jeszcze szybciej, ale dla celów treningowych tak zrobimy. I bardzo ważny ruch A5, żeby przytrzymać te dwa pionki. Ten jest uciekający. No i król tutaj będzie musiał za chwilę gonić. Mogę to zostawić, aczkolwiek nie muszę. Biję i idę tym H4. Już tutaj król jest poza kwadratem. Nie ogarnął biały. Daleko poza kwadratem. Okej, okay, może gość by chciał rewanż. Chętnie zagram. Jest! Mamy rewanż. Posunięcie d4. Skoczek f6. No i teraz co? Lecimy z gambitami hetmańskimi. A, gambit budapesztański. No to ciap na e5, skoczek proszę bardzo i e4 z atakiem na skoczka, ten skoczek zagra sobie na e5, nie, poczekajcie, bo ja tutaj mogę wpaść w pewnego rodzaju pułapki, a nie chciałbym tego, najpierw chyba skoczek f3, wygląda solidnie, z uwagi na to, żeby hetman mi nie wszedł na h4, a tutaj będzie odbicie, a co jak wezmę tu, powiem szczerze, gambitowo trzeba bardzo uważać, ale ja wezmę, bo jak dają pionki, dlaczego mam z tego nie korzystać? I subtelnie goniec e2, żeby przygotować szybko roszadę. Jeszcze skoczek c3 w zanadrzu jest do zagrania. I skoczek c3, bo zdążę tą roszadę zrobić. Jeszcze taki ruch tam na h3. Jest pionek więcej, ja nie kumam. Co czarne tu uzyskały? Nie wiem. Przyznam się szczerze, że nie wiem. Myślę, że... Tutaj? Chyba tak. Chyba trzeba wymienić. Opcja do wymiany jest, więc to uczynimy. No skoczek odbije i mogę sobie chyba nawet zagrać goniec na e3. Słuchajcie, pewnie, że mogę. Goniec e3 z wyprowadzeniem kolejnej figury i będę chciał hetman d2. Może długa roszada. Z roszadą się nie śpieszę. No f5 może zagrać, to wybijemy. Tutaj żadna figura mi nie wejdzie. Wydaje mi się, że jest dobrze. Bardzo dobrze nawet. No c6, ok. No goniec e6 to b3. W czym problem? Hetman d2 i robię za chwilę długą roszadę albo wieża d1. Czy zrobić długą, czy to będzie niebezpieczne? Nie. Wieża d1. Nie zrobię długiej roszady. Bardziej f4 będzie mnie interesować. Mogę też tak zagrać. Wymianę chcesz mi tutaj zastosować. Aha, bo jak zbiję tu, to ty mi zbijesz szachem i nawet... Aha, to ja zagram tu, ale nie, to bez znaczenia. Tu, tu i tu. Mądrze zagrał. Mądrze. Dobra. Wymienimy to mimo wszystko, bo nawet jak oddam pionka, para gońców mi zostanie. Ale nie zbił tu. To jest ciekawe. Aha, w sumie nie musiał. Okej. Okay, odzyska materiał. Odzyska. Teraz tylko tak, tam wisi pionek kolejny. Czy się skusić na to, czy grać jakoś tak zachowawczo? Oto jest pytanie. Może tu? Nie, chwila.
Bo teraz tak, on chce mi zbić i potem na c4. Tutaj nie mogę b3, czyli coś przekombinowałem, ale może tak, ale nie, to on wtedy zbija tutaj. Okej, a jak zagram tak, to i tak mi zbije na c4. Jak wymienię, to wymiana. Chyba wymiana będzie tutaj najlepszym rozwiązaniem. Wymienię, zrobię krótką, on mi zbije, ja tu. A jak zbije tu, to zbije. Trochę się wyrówna. Nie chciałbym w sumie tego. Jeszcze rozważam tutaj, bo może warto wziąć tego pionka. Jak zbije tu wieżę, to ja odbiję królem, wejdę tak. Bliżej pionków, więc jak zbiję tu, on tu, ja wrócę. Dobra, biję pionki. Pionek więcej, zbijam kolejnego. Jak zbiję, to zbiję, bo zawsze jak on mi zagra tak. Dobra, wybił, to ja mam cofkę tutaj i on tutaj, albo nawet cofkę tutaj i potem A3 może. A, zbił tym w ogóle, żeby było śmiesznie. Pytanie, czy nie tak z tempem? Może tak w ogóle. Chyba tak, bo jak on zbije, ja zbiję, on wejdzie tu. Na razie będzie pionek więcej. I tego pionka się będziemy trzymać. Możliwe, że czarne tak jakoś się nieco wyprostowały. Choć z drugiej strony kusi mnie wymiana jednej wieży. No ze skoczkiem musi coś zrobić. To jest temat teraz do ogarnięcia z jego strony. Skoczek tu, goniec C5, tutaj i wymienię. O, to w ogóle mnie zaskoczył teraz. Taki szach chyba nic nie da. Gramy tak. Czy zagrać G3? Krzysztof, jakbyś zagrał? Nie, goniec C5. Taki szach nic nie da, nie? Bo mam tutaj strzałkę. No tu może zagrać. Dobra, na razie mam bicie. Okej. I wieża B1 na pionka. Że zawsze tu wieża obroni na B2. Ten skoczek, trzeba skoczkę ograniczyć, więc on zagra tak pionkiem na pewno, albo wieża D7. Okej. I G3. I skoczek co? Musi wrócić sobie na E5, jeżeli chce grać aktywnie? Nie wiem, ale zagram F4, odejmę mu jeszcze jedno pole. Jest pionek więcej. Teraz to już jest końcówka lepsza. Znaczy, myślę, że kilka roku wcześniej też była dobra, ale to jest czysty pion więcej. Goniec jest lepszy, ma więcej do powiedzenia. Tu może iść, jasne. Podejdę królem, bo jeżeli on tak, to ja G4 mogę zagrać. Ten pionek może mieć potem problem. Centralizacja króla tutaj jest bardzo ważna. Goniec stoi dobrze, bo nie puszcza skoczka nigdzie, bo jak skoczek gdzieś tam zagra, to ja go po prostu rąbnę. A ja miałem też opcję wymiany tej wieży. Dobra, zagramy tak i tak. Jeszcze przyciśniemy go tu wyżej pionkiem. Mam na to przestrzeń, skoczek tędy będzie szedł, no ale potem nie będzie miał też dobrych odbić. Idę tu. Jeżeli skoczek tu, to kusi mnie taki ruch i potem A6. Tak, on tu, ja A6, no i jest dobrze. Okej, bo tak chcę zagrać i tutaj się dobrać do pionków. No, może próbować coś H4, G5, to olewamy sprawę. On też prawdopodobnie wieżę może uruchomić. Aha, tutaj się będziesz trzymał, z tej strony. No możesz. Zagram w ten sposób, żeby nie puścić wieży na razie nigdzie. On tak, to wtedy mogę mu trzasnąć F5. Skoczek będzie miał chyba dużo latania. F5 na białym polu to zawsze dobrze, gdzie mam gońca czarnopolowego, co się trzyma ok. No A6, tu przełom muszę wykonać z uwagi na to, żeby się przedrzeć. A6 bicie i tutaj. Trochę niby go oswobodzę, ale tu pionek będzie cały czas atakowany. Zbyt dużo wymian jak zrobię, to też on ma większe szanse na remis, ale tutaj na 4 pionki, na 3 pionki jest ok. No F5, tak jak mówiłem. Jak zbiję, to oczywiście strzał, bo tak groziło. Więc skoczek tutaj też nie wejdzie na G5. Wrócił dokładnie. No i gramy tak. I wybijamy.
Teraz już mam opcję wkład wieża A8 i goniec B6, żeby tego skoczka stąd odpędzić. A nawet goniec B6 od razu bicie i tutaj wieżówka. Tak mogę zagrać, spróbować wymienić wieżę, ale nie, wieży chyba nie chcę wymieniać. Wolę zagrać tak, zbić tu i zbić tu, mieć dwa pionki więcej w wieżówce. O! A to mnie zaskoczył. Aha, rozumiem, dobrze, bo jak zagram tak, w sumie zagra tu, jak odejdę, to znowu on mi wróci skoczkiem. No dobra, zwiążę mu tego skoczka. Zwiążę. Pytanie, co to za pozycja, gdy... Co? Naprawdę tak grasz? Bardzo dziwnie. No to co? On jest w takim małym cugcwangu. To sobie zagram pionkiem i drugim podskoczę. Postoimy sobie w tej pozycji. A jeśli tu? O, super. To co, powrót? Po prostu? Tam jakiś szak groził, trzeba było uważać. Powrót gońcem. To jeszcze lepiej. To on się w ogóle jeszcze szybciej sam wysypuje. Ale tutaj dokładnie. O, to podstawił. Nie widział prostego ruchu. Nie, no dobra, no podstawił. Okej. Tak czy siak, pozycja tutaj była na pewno ciężka. Z jego strony. No dobra, moi drodzy. Dwie partyjki na dzisiaj. Trochę krócej. Dzięki za uwagę. Ostatnio speedruny lecą mocno. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Cześć.